A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy szalone podejście do czterech sejfów. O co chodzi? Każdy ma swój duży sejf, każdy ma dwa duże klucze. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że tutaj leci Kamstar, tutaj leci Zakrzak, tutaj leci Reju, a tu lecę ja. Każdy musi znaleźć po dwa klucze, żeby otworzyć duży sejf i to, co będzie w sejfie, tym może grać. Ja lecę na kamienicę, trzymajcie kciuki za to, żebym po prostu znalazł klucze. Ja w ogóle właśnie, ja nie polecę na kamienicę, tylko polecę sobie tutaj w to miejsce i być może na przykład, nie wiem, jakaś ulepszona skrzynka będzie tam u góry, czy coś takiego. Liczę na to, że te dwa klucze znajdę właśnie na górce, otworzę safe i będę miał wszystko. A więc ja dostałem safe oczywiście na kasztelu, więc lecimy na kasztel. Jest tylko jeden problem. Potrzebne mi są tam dwa klucze, więc to nie będzie takie łatwe. Ale oczywiście je znajdę, nie będzie z tym żadnego problemu, lecimy i wygrywamy. Moim zadaniem jest tutaj, żebym poleciał, więc polecimy sobie tam. I miejmy nadzieję, że znajdziemy jakieś klucze, bo jak nie, to będzie bardzo słabo. Dobra, lecimy już. Ja mam tutaj akurat lecieć na safe zimowy, czyli dokładnie na chromowe skrzyżowanie tutaj. Także myślę, że nam się to fajnie powiedzieć. Ja mam taki fajny plan tutaj, lecę sobie dokładnie w to miejsce, zaczynam sobie stąd, bo tutaj możemy mieć mega dużo przeciwników u mnie. Tutaj mamy fajną, egzotyczną bandażownicę i jeśli będzie daleko strefa, to ją kupimy i myślę, że chwilę poczekamy najwyżej z otwarciem sejfu, bo niestety ta lokacja jest mega, ale to mega oblegana, przynajmniej tak jak grałem inne gierki, także mam nadzieję, że tutaj nikt mnie nie zgryfuje zaraz. Ja już zlatuję na duży kontener i z tego co widzę, to nie mam skrzynki. Myślałem, że tu będzie ulepszona skrzynka, no troszkę widzowie byłem naiwny, tak szczerze. Weźmy sobie może ten harpun, weźmy sobie te rzeczy. Czy ktoś tutaj zleciał? Chyba wygląda na to, że... Dobra, widzowie, cofam, mamy pierwszy klucz, mega kozak, także widzowie, jestem ciekawy jak tam u chłopaków, bo ja ich nie słyszę, co ciekawe. I słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy nagrali losową profesję w 4 osoby, no to musicie zostawić 5000 łap, także daję wam teraz 5 sekund na zostawienie łapy, zejdźcie teraz. I oczywiście subskrybujcie nasze kanały, wszystkie kanały chłopaków będą w opisie, kodę Vela i lecimy. Ojojoj, no na razie nie wygląda to kolorowo, zero, no jedna skrzynka była w całej chacie tylko. Ktoś leci ze mną? Chyba nie, więc mamy farmę dla siebie. Ja sobie tak, wbijam tutaj, kupujemy banda, żeby od razu. Oczywiście mogę wszystko podnosić, dopóki sejfu nie otworzę. Jeden klucz jest, mam nadzieję, że będę miał dwa. Wybijam się balonem, lecimy gdzie indziej, bo na tej miejscówce raczej klucza nie znajdę. Mamy tutaj za dużo ludzi. Mamy pierwszy klucz, świetnie. Ziomek ma bandażownicę, dziękuję bardzo, panie tutaj w rywalu, kupujemy. Dobra, zobaczmy co mamy tu, nie mamy. Dobra, weźmiemy sobie takie defensywne przedmioty. Ej, co się stało z tym domkiem? Co? Aha, on tam odleciał, ciekawe. O, mam jakby co dwa klucze. O nie! Dobra, mamy problem, uciekamy szybko, ale to chyba jakiś bot, więc mamy szczęście, szybko się udajemy do sejfu, albo nie, dobra, rzucimy na niego kamień. Dobra, bierzemy tutaj kuleczkę i idziemy szukać drugiego klucza, ja na razie mam tylko jeden, Reju ma dwa, mam nadzieję, że mi sejfu nie otworzą, no bo będę musiał zabrać wtedy resztki. W sumie fajnym pomysłem jest, wiecie co, użycie chromu, pyk i przejście teraz otwarcie tego wszystkiego. W sensie tych skrzynek tu na dole, mam nadzieję, że nikogo nie ma na kamienicach, a raczej nikt nie lata. No jeszcze nazbieramy sobie maców, nazbieramy sobie wszystkiego, no i później jak swoje pójdziemy sobie otworzyć, tylko jakieś kluczyki ogarniemy, ty możemy jeszcze dół pójść przelucić, chłopaki też widzę sobie tam otwierają już, chillują bombę, także chyba jest wszystko dobrze. Tak zapowiada się to jakaś ładna wygrana. Jak ja mam otworzyć safe na dwa klucze, jak nie mam ani jednego klucza? Halo! Najwyżej otworzę jakiś za jeden, ale nie mówcie nikomu. Trzymajcie kciuki. Jest jeszcze jedna skrzynka tu gdzieś, no nie ma już. Dobra, musimy to zostawić, to sobie zostawimy. Kulki sobie też zostawimy. Aj, nie wzięło mi tam. Kolejna skrzynka! No patrzcie, to jest niesamowite. Dajemy się szybko do sejfu. Mam nadzieję, że ten gość mnie nie zauważy. Mam nadzieję, że tu nikt nie podchodzi do nas. Dobra! Mam dwa klucze, jestem gotów, widzowie, także będę mógł zaraz komuś pomóc tak naprawdę. Otworzymy sobie to, czyli wszystko co... No, harpun mogę mieć. Wszystko co mi niepotrzebne wyrzucam, otwieram safe i lecę pomóc chłopakom. W takim razie ja wrócę do was, jak już po prostu będę miał klucz. To chyba najlepszy pomysł. Mam nadzieję, że tu nikt do nas nie podchodzi. Szybko otwieraj się safe. Otwieraj się. Dobra, co tu będziemy mieć? Mamy fioletową pompę, PMA, sobie beczkę weźmiemy. Kolejna fioletowa pompa. Może się zabudujemy, żeby nas nie zaatakowali łatwo. Chyba rozwalmy szybko sobie te beczki. Kolejna skrzynka. Mam jeden klucz dla chłopaków. Chyba otwórzmy sobie te dwa zrzuty. Mamy snajperkę i mamy M-kę. Dobra, weźmiemy sobie tak. Tak właśnie się prezentuje mój loot. I powoli możemy się udawać do chłopaków. Polecimy sobie launchpadem dokładnie na tą chatę. Tu widzę, nikogo nie widać dookoła, także... Także chyba fajnie, bezpiecznie. Tam w sumie mamy rifta jeszcze, że możemy też tam podejść. Długo jakiś kurczę, ja się wszystkiego boję dzisiaj, że mnie nic tutaj nie zabiło, ale wiemy jak jest, są składy, że mega muszę uważać. Co będziemy mieli? Otwieramy. Mamy AWP, dobra, jest spoko. Mamy co drugie, mamy...
pompę fioletową. Kieruj się aktualnie na miejscówkę Azteków, może tam nikt nie zabrał jakiegoś klucza. Ktoś potrzebuje jednego klucza? O, no to może gdybyśmy dali radę się spotkać, ja bym chciał, ale jesteśmy na dwóch różnych końcach mapy, więc to może nie być takich opcji. Postaram się do ciebie dojść. Dziękuję, Reju. Mam tutaj fioletową pompę, biorę to, mamy tutaj coś jeszcze, Gogan zabieramy. Dobra, została tylko jedna skrzynka. Patrzcie, ile ja mam tych Goganów, ty! Ale jaja. I weźmiemy sobie jeszcze małe potki za jednego i kolejne rzeczy oczywiście mogę podnosić i tak dalej. Więc ja mam... Aha, nie mam M-ki. To weźmiemy sobie tak. I same pompy dostałem i Gogany? No nie gadajcie. Jesteśmy właśnie na terenie Tilted Towers. Mam nadzieję, że tu akurat nikogo nie ma i szybko dolecimy do Zakrzaka. No to w sumie nie jest tak fajnie, tak szczerze. Double pompy zagramy? Dobra, widzowie, lecę. Mój loot wygląda w ten sposób. Ja lecę do Kamstara, ponieważ Kamstar potrzebuje jednego klucza i ja ten klucz mam i zobaczcie w ogóle, jaki mam loot. Fajny to jest loot, tak szczerze. Musimy się wybić troszeczkę dalej i z tego, co widzę, to ktoś będzie chyba za mną leciał. Z tego, co wiem, Reju idzie do mnie z pomocą kluczową, więc bardzo dobrze. Dzięki temu może otworzę wreszcie pierwszy safe. Może, bo tego nigdy niestety nie wiadomo. Halo? Halo? No halo? Co to ma być? Ej, panowie, no... Co jest, no? Oj. Potrzebuję pomocy. Tak stało, jadę już. O cholera, ktoś do mnie zaczął strzelać, ale uciekam. Biorę lambo, lecę po kartę rafy, panowie, jak coś, więc wy może... A nie, bo żółty leci już po kartę, to ja będę na busie do odradzania, od razu. Dobra, to ja polecę szybko po rafę i tam odradzaj, Zakrzak. Czyli czekajcie, wygląda na to, że mamy tylko mój save otworzony i Reja. Reju poleciał po mnie po kartę, Zakrzak mnie odrodzi. Dobra, będzie dobrze. Daj znak Reju, jak podniesiesz kartę, to ja od razu klikam restart. Tylko tutaj jest mały problem, bo są ludzie, więc sobie przeczekam trochę w krzaku i w odpowiednim momencie pójdę po kartę Rafy. To nie ryzykuje, ten chyba nie pije szampana. Ja właśnie znalazłem mój pierwszy klucz, jak coś. Rafa, odradzam cię z moim pierwszym kluczem. Dobra, ja już będę odradzany. Dobra, to ja się udaję w stronę Zakrzaka, bo miałem... Czy wy to widzieliście? Ej, co ze mną? No, nie widziałeś, co się stało? Zaatakowały mnie wilki i podnieś prawie zginąłem. Ej, no może ukam stara mnie podnieść, no. Dobra, to ja ci nie podnoszę, ale to ja prawie tutaj zginąłem, miałem 3 HP jak się zacząłem leczyć. Dobra, ja muszę się, widzowie, teraz cofnąć po mój loot. Z tego co widzę, to tutaj tam jakieś ciałki przede mną. Jest źle. Dobra, lecimy z Rafą. Dobra, musimy lecieć tędy. Kamstar ma jeszcze nieotworzony swój safe. Dobra, wyjdźmy, uleczmy się tutaj, bo mamy leczenie. Ja sobie jeszcze lecę na swoją lokację. Tutaj w teorii powinienem otworzyć safe, ale znaczy, może on jest już otwarty, bo kurczę, tutaj było dużo przeciwników chyba. Przydałoby się znaleźć jakieś klucze. Trzeba pamiętać, że ja mam broń, więc możemy do przeciwnika strzelać, ale no Rafa niestety nie może. Tu mamy gości, mam nadzieję, że uda nam się przejechać. Ej, Gogana mogłem go używać, nie? Więc Gogana sobie po prostu za chwilę podniosę. Safe znajduje się tutaj, widzimy się na nim za chwilkę. Idziemy za Rafą, sobie pozbierajmy może jakieś macy. Ej, lama tu jest, Reju, jak możesz, to weź tą lamę ze mną. Dobra, strzelam już, strzelam. Mam nadzieję tylko, że nie dostanę choroby burzowej, a zaraz chyba to może się stać. Zabieram to wszystko. Dobra, panowie, ja dolatuję na podwójny wielki safe na cieśninie. Życzcie mi powodzenia, otwieram. A jak u Kamstara? W razie czego Kamstarowi daj? Tu nie ma żadnych kluczy w ogóle, nic. Kamstar, mam nadzieję, że upoluję dla ciebie jakieś klucze. I w ogóle, ile my mieliśmy już lam w tym odcinku? Bo ja mam właśnie kolejną lamę. Ja też miałem jedną. Chyba 3 mieliśmy już. Pierwsza skrzynka, mam kałaszka. Mam klucz nawet dla ciebie, Kamstar, jak coś. Mam drugi klucz dla ciebie, Kamstar. Super. I chłopie, jest pięknie ogółem. Ja zbieram nam leczenie, jakbyś tutaj tymi kluczami dał radę, może tak. Ja już mam swoje rzeczy. Dobra, dostał 35. Właśnie nie wiem w sumie, czy my dotrwamy w ogóle. Chyba, że dostrafić może z tym, bo nie wiem, czy my damy radę tych minut ogarnąć. Ja nie wiem, jak będzie z chorobą burzową. Mój lód do tą gierkę, fioletowa pompa i fioletowy kałach. My się wyłożymy jeszcze, bo mamy, kurde, strefę kilometr, nie? O, jasny, Gwin. Reju, leć do mnie. Właśnie lecę. Czyli Kamstar jest dzisiaj do leczenia, zostaje nam. Kamstar, zbieraj macie i leczenia w takim razie. Dobra. Ja to z bandażnicą, to myślę, że ogarniemy fajnie. Ja już, widzowie, lecę do strefy. Mam nadzieję, że przeżyję, bo z tego, co widzę, mam 24 HP, 20 HP. Powinienem raczej przeżyć. Teraz pytanie, gdzie są goście, nie? To jest mega ważne. Ale widzieliście sami, co się, widzowie, wcześniej stało. No, to po prostu nam strollowało wszystko. Gościu tu leci. Wow. No, to jest jakiś... Widzowie, przecież ja tam trafiłem tego gościa wcześniej. Muszę ekspresowo lecieć na ten balon. Jeżeli nie zdążę do niego dolecieć, to wiecie, co się stanie? Już wam mówię, co się stanie. Stanie się to, że jak strefa dojdzie, będzie biła po 5, to nie będę miał szans dojścia do strefy. 85% paliwa, no myślę, że damy radę docisnąć, bo jest aż na chromowym, na plaży aż lecimy, także tutaj full focus, no i się wybijamy i lecimy. Może jeszcze znajdziemy jakieś leczonko po drodze. Mam nadzieję, że tej lipy nie będzie. Najwyżej będziemy frunąć balonami, tylko żeby zmieścić się w tą minutę, zanim się po 5 zacznie strefa bić, no bo to by było po prostu dramatyczne.
dramatyczne, że ciśniemy. Są ludzie, a tam są. Strzelamy! O, uciekł. Okej, okay. Czy ten statek jest jeszcze w strefie? Nie, statek już nie jest w strefie. No nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Tu nie możemy lecieć, bo tu są goście. Rafa i Reju, z tego co widzę, są już razem. Ale naprawdę, myślałem, że to będzie dużo łatwiejsze, tak szczerze. A tu się okazuje, że nie do końca. Jeszcze chyba jakiś leczonk tutaj znajdziemy. Zobaczmy, co mamy za my. Mamy flesze, mamy rybkę. Jak tam panowie u was na Jonesowisku? Patrzysto. No dobrze by było, żebyście dołączyli do nas. Czyli ty, Zakrzak, otworzyłeś safe. Kamstar tylko nie otworzył. Możemy dać leczenie Kamstarowi i zbierajcie jakieś tam jeszcze rzeczy, które nam się przydadzą. Ja właśnie doleciałem tutaj do Rafy oraz do Reja. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie, panowie, Lusie Mandero. Ej, jest 20 osób, czy mi się wydaje? Jest to jest bardzo dużo, co? Panowie, musimy się wszyscy zebrać, współpracować i myślę, że ta gierka będzie nasza. Też właśnie tak myślę. Dobra, ja mam chyba dead, bo jeszcze chorobę burzy dostałem. Gugadujcie, panowie, weźcie tutaj, zarzućcie ich miodem. O nie, drzewo dostało. Bardzo mało ma. O, dostał gość. Jeszcze. Reju, guganuję, ja spamuję skałacha, idę na troszeczkę bliżej, myślę, że to będzie bardzo dobra decyzja, widzowie. I ktoś u mnie, też? Tak, jak ma spoko lud, widzę. Rafa też ma dobra, oj, Rafa sobie tutaj strzelił. Rafa też ma, widzę, spoko lud mega, bandażniczka. Ostro się biją, nawalam go od góry, powinien dostać, tam na biało jest chyba. Daj mu bombę! Nie trafiłem. Tak, bez problemu, ja tutaj wyjaśniam wszystkich. Ej, trzy osoby się odrodziły. Myślę, że mamy tutaj w sobie winka. Chodźmy pomóż Zakrzakowi. Gdzie mu w ogóle oni polecieli? Nie mam pojęcia, ale tutaj Zakrzak potrzebuje chyba pomocy. Jest dobrze, panowie, ja właśnie przyszedłem do was. Trzymajmy się razem, myślę, że to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, żeby się nie rozłączyć, nie wyłożyć osobno, wiecie, o co chodzi. O nie! A tu się stało! Chłopie! Dobra, Rafa żyje. Reju troll w komentarzu. Dobra, widzę, ja muszę przełożyć tą broń. Muszę to zrobić, bo to jest masakra jakaś. Dobra, Gugana już nie używamy. Musimy kogoś w sumie zabić, bo zero fragów na moim koncie, niestety. Musimy z tamtej strony uważać. Trzy ekipy, 10 osób, także zostało im w sumie 7 osób przeciwników, także mega niedużo. Dobra, zróbmy sobie tak. 10 osób, ej, zróbmy to, bo to jest do zrobienia. Dobra, musimy uważać na snajpę, bo oni wszyscy mają te snajpy. Tamte chłopy mają snajperkę, więc musimy na to bardzo, bardzo uważać. Dziękuję, panie Reju, dziękuję, dziękuję. Wychodzą nad nas. W którym miejscu są? Za nami. Ta, Junkie, w którym uważajcie, panowie, żeby wam na głowę nie zleciały. O cholera. 127, mam go w boksie. Powalę go raczej. Leży. Dobijamy szybko ziomeczka, widzowie. Dobrze, o to chodzi. Mamy małe podki, elegancko. Podchodzą kolejni. Niech podchodzą. Niech podchodzą śmiało. Podejdą i stąd nie wyjdą. Jezu. Na mnie jeden. Zero maców mam już. Podmieniam ziomeczkowi ścianę. Oby była moja. Jest za pierwszym. Daszek. Leży, 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 leży. Dobra, Zakrzak tutaj dobrze zrobił. Trzeba porobić tutaj kolejnych. Jest pode mną. Zero ma totalny. Leży kolejny. Leży trzeci, leży trzeci. Nikt mnie tak nigdy nie zaputuje jak Zakrzak. Nikt mi sobie. Oj, oj, oj. Chyba zginę. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Uciekamy do krzaków. Zero maców. A jak tam chłopaki w ogóle? O Jezu. Dobra, nie dostał. Najgorsze jest to, że wiecie, wywaliłem sobie tu rzeczy. O, powaliłem. Co się tu dzieje? Ej, podnoszą się. O, dobra, dobiłem. No, ja niech tutaj dużo nie pomogę, ale mogę chociaż popatrzeć, jak wygrywają chyba gierkę. Ja mu wbijam do boksa. Rozstawił sobie beczkę, podmieniam ścianę. Dobrze, mamy go. Dobra, panowie, ostatni został. Musi być win. Tu już na 100% swinek, nie ma nawet szansy, że nie. O! Dzień dobry! Witam snajperkę z powrotem. 30! Panowie, dawać go! Dobra, widzowie, krótka piłka, lecę na high granda, daję mu bombę! No i o to chodzi. No widzowie, no jak widzicie, no przecież wszystko się dzieje, że ja dzisiaj zginął. Jeśli chcecie takich odcinków więcej, łapy w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie do chłopaków, kanały są w opisie. No i koniecznie wbijajcie teraz na ten film, który tu się wyświetla. Trzymajcie się, na razie, piona!